Niespełna miesiąc pozostał do powrotu święta miasta, czyli rybobrania. Wiemy, że głównymi gwiazdami tegorocznej imprezy będą 4 czerwca zespół Łobuzy, a dzień później Grzegorz Chyży. Już wkrótce poznamy pełen harmonogram tegorocznej imprezy, a podczas święta naszego miasta można liczyć na szereg wydarzeń. Na pewno nie zabraknie parady rybobraniowej. I zachęcam Państwa, bo będzie tradycyjna parada rybobraniowa. Państwo radni często byliście widoczni na tej paradzie rybobraniowej. Więc zachęcam, żebyście Państwo podjęli decyzję o tym współuczestniczeniu w tworzeniu historii miasta i naszej gminy Krasnoodrzańskiej. Parada rybobraniowa zawsze przyciągała szereg mieszkańców. To był kolorowy sznurek mieszkańców chcących uczestniczyć w rybobraniu. Tak ma być również w tym roku. Kolejnym ciekawym pomysłem organizowanym podczas tegorocznego rybobrania będzie tak zwana strefa seniora. Będzie utworzona strefa seniora w tej altance białej w parku. I miło by było, jakby seniorzy Krosnoodrzańskiego, naszego miasta i okolic, i wszyscy, którzy się pojawią na tym rybobraniu, zawitali tam, ponieważ będą tam wszystkie grupy działające na terenie Krosna. To miejsce, w którym będzie można poznać oferty lokalnych grup seniorów. Każdy chętny będzie mógł poznać szczegóły, pomysły i plany, a może nawet i dołączyć do którejś z organizacji. Kolejne szczegóły związane z rybobraniem już wkrótce. Yeah.